oraz Quick Flick z Parznic. Oba kluby pod przewodnictwem pani Anny Stawczyk. Sten Szkoła Tańca Darłowo, pani Ewelina Nićgorska. Szkoła Tańca King Dance Koszalina, tutaj przewodzi pani Talita Jążecka. Acro Show Zamościa oraz Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego też Zamościa, pani Aneta Lechowicz. IBFF Fit Kids Slovakia, ze Słowacji nasi goście z Kosic, pani Franciszka Niemcowa. Kolejni goście ze Słowacji, Skill Lab Nitra z Nitry, Peter Pawelka, Klaudia Landelowa. UKS Kociewie, Stargard Gdański, pani Agnieszka Szweda, Prince. UKS Spartanie z Zachutynia, pod przewodnictwem pana Mirosława Kazimierczaka i Renaty Grześków. Wirtuozi gimnastyki z Gdańska, pan Wolodymyr Lototski. Pasja Ostrołęka z Ostrołęki, Żaneta Ćwilińska-Śliwowska. Be Hero Ostrołęka, również z Ostrołęki, Grzegorz Mulinek. UKS Acro Klub Świdnica ze Świdnicy, pani Anna Kozieł. Acro Fitness Szczecinek ze Szczecinka, Violetta Szydlak. I Studio Tańca Hood Mood z Koszalina pod przewodnictwem pani Tality Jężeckiej. A teraz oddaję głos pani Aleksandrze Kobielak, która przewodzi całemu Grand Prix Fitness. Witam Państwa bardzo serdecznie. Stanę tutaj na środku kamery, bo pewno dużo osób nas ogląda. Proszę Państwa, dzisiaj szybkie otwarcie, dlatego że szykujemy się na Mistrzostwa Europy i jutro jest całe show. Natomiast dzisiaj, proszę Państwa, skupmy się na tym, że przez cały dzień będziemy oglądać układy, przez cały dzień będziemy mieli do czynienia z wygranymi i przegranymi i po raz kolejny bardzo proszę oddawać honory tym, którzy są lepsi od nas, jak również szanować swoje własne przegrane, dlatego że droga do sukcesu jest właśnie utkana bardzo wieloma przegranymi. Z doświadczenia wiem, że nikt nie mówi o tym, które miejsca zajmowałam tak naprawdę przez całą swoją karierę, ale mówi się o tym, że jestem mistrzynią świata. W związku z tym nabierzmy dużo pokory, aby przyszłe pokolenia, które stoją za nami, również miały tak asertywne podejście do życia. Proszę Państwa, 8 Grand Prix Aleksandry Kobielak, z przyjemnością otwieram, liczę na gorącą atmosferę, na to, że wszyscy nas rozgrzeją, a przede wszystkim dziewczyny. Dziękujemy ślicznie pani Aleksandrze. Zawodniczki prosiłbym o teraz o opuszczenie sceny, bo już za chwilę rozpoczniemy. I w międzyczasie pozwólcie Państwo, że przedstawię nasz znakomity skład sędziowski. Przy stolikach jako sędziowie w dniu dzisiejszym zasiadają pani Anna Kwitniewska, zawodniczka gimnastyki artystycznej reprezentująca Polskę na Olimpiadzie w Atlancie w 1996 roku. Wielokrotna mistrzyni Polski, trener i sędzia fitness sportowego, wicedyrektor szkoły Olimpijczyk oraz trenerka klubu Kwitniewska Gym. Pani Anna Stawczyk, trener drugiej klasy akrobatyki sportowej, absolwentka AWF Warszawa, instruktor fitness, gimnastyki, oligonofrenopedagog, sędzia Radomskiej Olimpiady Młodzieży Gimnastyki. Trenerka dwóch klubów, pajęczarki MDK Radom oraz Quick Flick w Parznice. Justyna Bolek, trenerka fitness, autorka folkowego treningu Cardio Slavica, wykładowca Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na Wydziale Kultury Fizycznej, Katedra Sportu, Zakład Fitness. Stały ekspert w dziedzinie fitness i zdrowie w Dzień Dobry TVN oraz Radio Kaszebę. Autorka wielu publikacji prasowych na temat zdrowej aktywności fitness. Diana Konopka-Ziarnowska, sędzia międzynarodowy w aerobiku sportowym, trener i sędzia w gimnastyce artystycznej, trzykrotna Miss Fitness Polski w Federacji IFF, International Fitness Federation, psycholog kliniczny i psycholog sportowy, właścicielka Centrum Treningowego FitSense w Warszawie. Dwie panie sędziny tutaj ze Słowacji, pani Katarina Fedus, Club Slovakia Skill Lab Nitra, National Referee Fitness Kids. She was a main referee at International Championship category Fitness Acrobatics. She has been national referee for 2 years. Ewa Szabowa, IBFF Fit Kids Slovakia Kid Fitness, is a referee for SR Fit Kids. She worked as a coach and referee for category Dance Fitness. Oraz oczywiście pani Aleksandra Kobielak, sędzia główny, mistrzyni świata fitness, prezes Polskiej Federacji Fitness Sportowego oraz Międzynarodowej World Dance Association Poland. Promotor